A ja też mam. Ty? O, Robert mi powiedział, jak się ubierzesz, no to ja poleciałam się przebrać. Ja mam też. No to witamy serdecznie. Już witamy. Tutaj się piersi prezentują nasze drogie panie. W koszulkach oczywiście, tak. W najlepszych koszulkach. Samodzielność. Sam to dzielnie zrobiłem, ja, nie chwaląc się. Ale my nosimy same. Witamy serdecznie. Za chwilę powinniśmy tutaj przywitać naszych pierwszych widzów. Już się pierwsi widzowie pojawiają. Także bardzo się cieszymy. Dzisiaj taka nietypowa pora na naszego live'a. Bardzo, bo ja jakoś pomyliłam się, godziny się wykąpałam, a Robert mówi, że już. Soboty najczęściej gdzieś tam podróżujemy i tutaj zarówno Agnieszka, czyli dzisiejszy nasz gość, jak i my szkolimy, ale jak widzicie, co się dzieje za oknami, za drzwiami i co nam pokazują. No, abyśmy zdrowi byli. Oczywiście zawsze kwestia myślenia krytycznego jest bardzo ważna, natomiast realia są takie, że no przynajmniej my do tych czerwonych stref nie jeździmy, do żółtych też staramy się omijać. Zobaczymy, jak to dalej będzie, no ale przychodzi nam wracać do online, przynajmniej w takich działaniach szkoleniowych. Dobrze, że jest. I dzisiaj między innymi właśnie będziemy też mieli w zasadzie, no dzięki temu webinarowi, takie mini szkolenie, wstęp do takiego większego szkolenia, o którym później powiemy. Z konsultantem fundacji plandaltoński.pl. Agnieszką Czeglik, także... Skarbnicą wiedzy. Witamy serdecznie. Kochającą Daltona. Co tam słychać na zachodniopomorskim? Zachodniopomorskie niestety weszło w żółtą strefę. O matko! Niestety weszło w żółtą strefę, aczkolwiek, no ale dobrze, przemilczę. No weszło w żółtą strefę, a myślę, że w ogóle wszyscy powinniśmy dbać o siebie na co dzień i tego by nie było, tak? Tych żółtych, czerwonych, tych kolorów, gdybyśmy przestrzegali na co dzień te podstawowe. No widzieliśmy, co się dzieje w wakacje, prawda? Jakie są. Tak, gdyby ludzie troszkę poważnie do tego podeszli, to z taką rozwagą, to nie mielibyśmy tego. Tak mi się wydaje, bo po prostu widziałam tą nierozwagę, brak rozwagi, tak? Więc jesteśmy w żółtej strefie, ale jakoś tam sobie żyjemy. No ja, no cóż, dzięki temu, że czerwoną strefę ogłoszono w Zakopanem, to nie jestem w drodze na Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej, na które byłam zaproszona jako prelegent. Bardzo żałuję, bo miałam okazję spotkać się z dyrektorami przedszkoli, porozmawiać o wychowaniu małego dziecka. Czyli w ogóle OSKKO zostało zawieszone? Zostało zawieszone spotkanie, które miało się zacząć jutro i trwać do środy. Natomiast na ten moment zostało mniej więcej tak, no, zapowiedziane, że spotkamy. Zrobimy drugie podejście na początku marca. No tak, bo tam jest czerwona strefa. Tak, mam nadzieję, że to się zadzieje, więc dzięki temu możemy sobie dzisiaj porozmawiać znowu z kanapy. Agnieszko, no nie wiem, trochę uruchomimy rąbka tajemnicy, bo znowu Facebook nam podpowiada 2017, prawda? Wspomnienia, wyjazd nasz wspólny, bo tak ty udostępniłaś, ja udostępniłam, ale widać, że po prostu wtedy się poznałyście, tak? Wiesz co, bliżej. Się poznałyśmy bliżej, nawet bardzo blisko. Bo nam na żywo pierwszy raz. Na żywo pierwszy raz. Nie, na żywo to się poznaliśmy w bliżej przedszkola. Jak ja miałam wystąpienie... Tak. Jak miałam wystąpienie... Na temat o rodziców i my się tak wymieniłyśmy kurtuazyjnie uściskami. Króciutko, tak. Tak, ale takie bliskie spotkania trzeciego stopnia miałyśmy na wyjeździe do Holandii. Albo byśmy się zabiły, albo pokochały, bo miałyśmy jedno łóżko do dyspozycji. I wyszła z tego ogromna miłość, czego ja się ogromnie cieszę. I u ciebie też... Już był ten żar Daltonek, spotkałyśmy się, prawda? Bo ty byłaś już dyrektorem, która zapalała swoją radę. Jak to było, Agnieszko, 2017? Która ciągle wymyśla, znaczy to było dużo wcześniej. W 17 to tylko już była Holandia i takie jeszcze dopieszczenie, to już wróciłam do rady, która już była zarażona. Absolutnie, to już to. Ale ty już, płonęłaś, to... po prostu. Wow. Natomiast ja wróciłam z nowymi pomysłami, tylko z tej Holandii i mogłam tylko udoskonalać to, co już było i szybciej już mogłam dotrzeć do rady, bo ona też już była
rozkochana, chociaż początki miałyśmy takie, nie powiem, że trudne, ale pełne obaw, że tak powiem, patrząc na ilość rady pedagogicznej, to tak było 50 na 50 wow i 50 co ona znowu wymyśliła. Czyli to nie znaczy, że wszyscy, mimo że masz super grupę, kochają cię, to nie znaczy, że wszyscy, co wymyśli pani dyrektor, wow, idziemy w ciemno. Czyli są momenty, dajesz autonomię, to co jest związane z planem daltońskim. I jeszcze fajnie udostępniłaś post ze swojego przedszkola, to nie wiem, który to był rok, gdzie taką wizualizację... A to właśnie to było z 17, Ani. Holandia była wcześniej, ten post 16. był z 17. Tą wizualizacją twarzy na drzwiach do sal. Czyli pokazałaś, że tak naprawdę to ty robiłaś Daltona swojego. Wykorzystując tak filary. Ja myślę, że to jest tak, jak dobrze to powiedziałaś, robiłaś Daltona swojego. No ja nie śmiałabym zmieniać filozofii i nurtu i zmieniać Daltona Heleny. Natomiast ja robiłam Daltona swojego, rozumiejąc chyba bardzo mocno i czując bardzo mocno filozofię. I od razu mi się przypomina pytanie Hansa Wenke, który podszedł do mnie po moim wystąpieniu w Zgierzu na waszej konferencji. Jak podszedł i się spytał, skąd ty to wszystko wiesz? I dla mnie to pytanie zawierało wiele wartości. Oczarowany był twoim występem. Wiele informacji od mojego mistrza, że chyba mówiłam dobrze, chyba no tym dobrze. Bardziej, że Hans miał całość tłumaczoną, prawda? Tak, miał tłumaczoną, świetnie się przy tym bawił. Ja no stres, ja zawsze nie zapomnę po prostu tych emocji. Stres totalny dla mnie występować przed kimś takim, ale to jedno jego pytanie, skąd ty to wszystko wiesz, dało mi poczucie takiego też bezpieczeństwa, że ja dobrze poczułam tą filozofię. I to, co powiedziałaś, że robiłaś swojego Daltona, tak, czując dobrze filozofię, niepotrzebne są już jakieś te narzędzie książkowe, tylko narzędzia, tylko można samemu iść do przodu i wymyślać po prostu cuda, oby tylko mieć w głowie, w sercu to przesłanie Helen Parkus. No i widać tą konsekwencję u ciebie, co nie jest łatwe w naszym środowisku. No, nawiązuję do postu, który puściłaś wczoraj, który budzi wiele emocji. No my sobie, ja jeszcze zostawię parę takich wrzutek na dzisiaj, bo jak już jesteś z nami, to ci nie odpuszczę. Wyciągasz wszystko. No cóż, słuchaj, no pomimo tego, że my się często kontaktujemy, i bardzo okazuje lubimy. Się, że jakby niezbyt często w ten sposób, czyli nie jesteśmy razem, dyskutując i rozmawiając tak, żeby też inni poczuli tą dynamikę, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, aby rzeczywiście tego Daltona rozumieć, bo to, o czym zawsze dyskutujemy, żeby nie zaczynać od tych pomocy, bo to wtedy będzie oblepiania ścian. Bo to będzie wtedy holenderski Dalton. I okej, to nam zadziała, dzieci będą się w to angażowały, to będzie pracowało, tylko my nie będziemy potrafili do tego dobudować czegoś, co później te dzieci będzie interesowało dalej. I zostaniemy tylko i wyłącznie przy dekoracjach, przy tych ekspozycjach, przy wizualizacjach, co jest bardzo istotnym elementem planu daltońskiego, ale bez tej świadomości, co siedzi za tym, my nie będziemy w stanie dalej z tym. To jest tak jak praca w firmie. Jeśli pracujesz, trafiasz do firmy, i chcesz nie pracować 10, 20, 30 lat, to musisz zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, a nie tylko po prostu realizować cele, które ktoś ci wyznacza. No to jest piękne, bo zawsze mówię... W nawiązaniu do tego, co Robert powiedział, to tak od razu sobie uzmysłowiłam, że nie, no ja to robię celowo, więc to ja to robię celowo, że jak prowadzę szkolenia, takie te wstępne, typu zarazić Daltonem, wytłumaczyć, jak prowadzę te szkolenia daltońskie, to tak naprawdę one trwają od 6 godzin zegarowych, ale ja dopiero ostatnie półtorej godziny przeznaczam na narzędzia. Tak po prostu już, ja wiem, że wszyscy na nie czekają. Tak, nawet kiedyś miałam w ewaluacji, że pani powiedziała, że dopiero na końcu powiedziałam coś o zegarze. Tak. Ja wiem, że tylko, że ja też jakby już teraz się nauczyłam, bo ja się cały czas uczę dzięki tym ludziom, którzy mnie zapraszają i bardzo za to dziękuję.
Więc też się nauczyłam, że jakby na początku ja uprzedzam, czasami nawet uprzedzam zanim przyjadę, że to nie jest tak, że ja przyjadę i wyłożę metodologię Daltona, tylko ja będę próbowała otworzyć serducha i poprzewracać w głowach. I że ja najpierw spróbuję jakby złamać pewne schematy i wytłumaczyć dlaczego tak, a narzędzia będą już takim drobiazgiem na koniec, nawet nie wszystkie je zdążę omówić i nie jest to dla mnie jakoś mocno ważne. Ja daję gdzieś tam potem informacje, czy udostępniam książki, czy waszą, czy Ewy Janus, tak? które są bardzo, bardzo popularne, żeby doczytali o narzędziach. Natomiast dla mnie jest najważniejsze, żeby oni poczuli. Znaczy, więc dla ciebie, czytając twój blog, który polecam wszystkim, czyli agnieszkowo.pl przez V. Tam u ciebie przechodzi dziecko, tam widać i czuć dziecko i ty walczysz o to dziecko, wręcz walczysz, chciałam powiedzieć, nie bojąc się dostania pomidorem. Nie wszystkim się to podoba, bo jeżeli każdy z nas jest przyzwyczajony do tych właśnie zalewów konkursów, żeby nie mieć siły na wyjścia na spacer, taki w ogóle spontan i pobiegania po łące, tylko po prostu od konkursu do konkursu i nie wszyscy to rozumieją, o co tobie w ogóle chodzi. Musiałam do tego wrócić, Agnieszka. Nie wszyscy rozumieją, że praca wykonana przez dziecko samodzielnie i nie musi mieć medalu albo miejsca, tylko zrobienia wystawy, obejrzenia innych prac ma o wiele większą wartość niż dostania tego dyplomu, bo my mamy jakąś wewnętrzną potrzebę ścigania się z drugą osobą i mówimy, że takie jest życie. Tylko my jesteśmy w przedszkolu, kurczę, gdy ciągle o tym powtarzasz. Ja nawet sobie pozwoliłam ostatnio powołać się na ciebie jako Agnieszka Czegli, który mówi, że jesteśmy przed szkołą, czyli w przedszkolu. No mam nadzieję, że w końcu powstanie moja książka o tym tytule, że tak zdradzę, bo taki mam zapisaną pierwszą stronę. Przedszkole jest przed szkołą. No ja już i nic nie chciałam to dalej uzupełnić kilkudziesięcioma stronami. To jest ważne, wiesz, to jest najważniejszy etap, bo tu kształtują się nawyki. Tu albo gasimy zapał do edukacji, albo go rozwijamy. Tutaj wchodzimy w relacje z rodzicami, albo je zakopujemy. Ale w większości, muszę powiedzieć, przedszkola robią kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o współpracę z rodzicami i szkoły mogłyby się od nich uczyć garściami. Mogłyby, bo tych przedszkoli jest sporo. Naprawdę robią. Tak jak mówisz, kawał dobrej roboty. Jeszcze tylko zostaje ta tyćka, taka malutka, czyli właśnie odpuszczenie, zrobienia sobie takiej wentylacji i odpuszczenie z tych schematów, które gdzieś tam trochę system narzucił, ale tego nigdy nie było. Narzucił, nie wiem skąd, nie wiem. Ktoś kiedyś wymyślił i się przyklepało. Ktoś to wymyślił, się przyklepało i często nauczyciele spotykam się, mówią czy piszą, ale czasami nie ma wyjścia. Ja wiem, że mają wtedy na myśli dyrektora, a dyrektor mówi, że to nadzór. Nie, tak wcale nie jest. A ostatni post miałaś taki, widziałam. A zwłaszcza w przedszkolu, tak. Wcale nie jest. Naprawdę mamy tak wielką autonomię i wolność, że samodzielność. Tylko tak i samodzielność. Że tylko czerpać, że tylko czerpać z tego i nie bójmy się, bo właśnie przedszkole jest przed szkołą. Dajmy na luz sobie i dzieciom. Czerpmy z tej wolności, ile się da jako nauczyciele, ponieważ w szkole już jej takiej nie mają. No. Mają też i ci nasi, którzy znamy ich z facebookowych grup, bo to są ciągle ci sami, pokazują jak z tej wolności też czerpać w szkole, ale my w przedszkolu gwarantuję mamy drugi raz tyle. Natomiast ja słyszę, że nauczycielki spędzają godziny nad pisaniem procedur, tak, obowiązujących w przedszkolu, jedna procedura pogania drugą. Omawiają jakieś rzeczy, które wcale nie są potrzebne na radach, zamiast mówić o dziecku i o tym, co dalej z nim zrobić. I
co mu zaoferować, jakie działania, jakie szaleństwa w przedszkolu można stworzyć. Tracimy czas często na bzdety w przedszkolu, trzymając się ciągle w wersji, bo tak trzeba. Ale bo tak zawsze było. Bo tak trzeba. Sami się męczymy. Ja zawsze mówię do dziewczyn też na szkoleniach, tu mi nie chodzi o to też, że ja tylko walczę o dobro tego małego dziecka, żeby było fajnie, ale też walczę o dobro nauczyciela w przedszkolu. Że jak on sobie odpuści na luz, puści tak sobie taki trochę, wyzwoli się z tych kajdanek, to on sam będzie czerpał przyjemność z tego, że bawi się razem z dziećmi i razem patrzy na ten rozwój. Wiesz, ale czasami to jest tak, że ta wolność, jak dostaniemy tą wolność, tak jak napisała tutaj Agata, pani Tarta, że my się boimy tej wolności, bo jeżeli cały czas jesteśmy sterowani, dostajemy wolność, to tak jak nasze dzieci, jeżeli są ciągle sterowane i mówi się im, co mają robić, nagle mówi im się, dobrze, wybierz. Ale oni nie wiedzą, co mają wybrać, bo oni nigdy nie wybierali. Więc jeżeli nie nauczymy autonomii, to niestety czeka nas smutny los. Natomiast też ja tak sobie, tak jak mówisz w nawiązaniu do tego, tak jak słucham też nauczycieli, to ta wolność i autonomia czasami jest trochę kojarzona z takim tak zwanym po staremu bezstresowym wychowaniem. I oni się boją, że jak to pozwolić, tak? Jak to autonomia? No to nie ma żadnych granic. Nie, no są granice. Ja daję najlepszym przykładem, chociażby są kąciki zewnętrzne w Daltonie, tak? Bo jeśli ja daję tą wolność i autonomię, że te dzieci wychodzą mi z grupy, idą na korytarz, wybierają jakiś kącik, to jest to niesamowita samodzielność, rozwój samodzielności u dziecka, jest to właśnie ta wolność, ale tam jest też odpowiedzialność, tam są też granice. Bo jeżeli złamiesz te nasze zasady, które obowiązują, bo powinny w placówce zaistnieć jakieś zasady korzystania z kącików, że sprzątam po sobie, że zostawiam miejsce pracy takie, jak zastałem, że nie wiem, nastawiam minutnik na przykład na 10 minut, bo już ktoś z innej grupy chce przyjść do tego, to jest odpowiedzialność. Jeśli ja te zasady złamię, to na przykład tracę przywilej korzystania z tego kącika w dniu dzisiejszym. No to jest też jakieś, to jest granica w takim razie też. Ale trzeba je stawiać. Tutaj już masz chętnych na zakup twojej książki. Książki jeszcze nie masz. Tytuł jest. Ale. A jaki tytuł? No przedszkole jest przed szkołą. Aha. No pięknie, ale przygotowałaś się, bo jesteś bardzo pracowita. Nie dość, że twórcza, inteligentna, to jeszcze bardzo pracowita i przygotowałaś no, taką książkę, gdzie można cię oglądać, czytać, słuchać i o tym będzie rozmawiał już Robert. Znaczy nie, no będziemy mój razem rozmawiali. Państwa, ponieważ to rzeczywiście od kilku miesięcy pracujemy wspólnie z Agnieszką. Udało nam się zaplanować, nie zrealizować wszystkiego tak, jak zaplanowaliśmy, jeśli chodzi o czas, ale doszliśmy do końca, mamy zrobione, tak? I to zamknięty jest najważniejsze. Projekt. I z tego się bardzo cieszę, bo to jest jakby pierwszy powód dla mnie do radości i do dumy, że bo współpraca z różnymi ludźmi, z różnymi emocjami, z różnym temperamentem. Ja też się uczyłem komunikacji, my się też, Agnieszko, uczyliśmy komunikacji, tak? Bo jedno z nas pisało coś, inne inaczej rozumiało i to było niesamowite. To było też dla mnie duża pokora, żeby opuszczać z emocjami, bo mamy cel do zrealizowania. 33 lata praktyki. I to jest takie właśnie daltońskie, że nieważne z kim to robisz, ale ważne jest zadanie, tak? No oczywiście w przypadku tego zadania ważne było, z kim to robię, bo z nikim innym bym takiego zadania pewnie nie mógł zrobić. Bo i takiego efektu nie było. Temat dotyczący właśnie dokumentacji daltońskiej w cudzysłowie, albo formalnego z punktu widzenia, jak wdrożyć plan daltoński, z punktu widzenia dyrektora, lidera, ale też i nauczyciela. No ja znam paru dyrektorów spośród no, kilkuset, powiedzmy, czy kilkunastu, nawet tysięcy. Takich, którzy rzeczywiście mogliby się tym podzielić, ale przez to, że się znamy, to udało nam się ten projekt wspólnie rozpocząć i go zakończyć. I właśnie dzisiejszy temat naszego spotkania, checklista, czyli jak to zrobić, jak wprowadzić plan daltoński do przedszkola, to z jednej strony
to, o czym mówiłaś na początku, czyli to zrozumienie tej idei, ale w pewnym momencie napotykamy twarde zasady, którymi musimy się zmierzyć, tak? I które nas ograniczają tu. Właśnie. Bo jeżeli my sobie mówimy, Boże, tego nie wolno, ale nie dokopujemy się tak naprawdę do dokumentów i do źródeł, tylko słuchamy, co ktoś powiedział, no to sami robimy sobie dziwne granice. Czyli mamy swój zakończony projekt checklista, czyli twój pomysł na to, w jaki sposób zaimplementować plan daltoński w przedszkolu. Od początku do końca, z tymi wszystkimi za i przeciw, z którymi się mierzyłaś, z którymi się mierzyli twoi podopieczni, twoi nauczyciele, kadra wspierająca, rodzice. Właśnie. No, opowiedz trochę o tym, co umieściłaś w tym materiale, które udało mi się zebrać w całość i przygotować tak, żeby nasi widzowie mogli się z tym zapoznać i zostawić to sobie tak, żeby to zadziałało. Powiedz, co zdecydowałaś się tam umieścić? Co według ciebie było ważne, żeby przepracować? No, na początek to chyba powiem to, że jak rzuciłeś pomysł, rzuciliście razem pomysł, to stwierdziłam, ale co wy ode mnie chcecie? No jak zacząć? No trzeba zacząć, no porozmawiać, porobić, poczytać i zacząć. Co ja tam umieszczę? Potem Robert poszedł dalej, poprosił, żebym napisała jakieś tematy, takie lekcje z części tego kursu. No to już w ogóle, ja mówię, no co ja tym ludziom powiem? No u mnie się to działo tak... No tak naturalnie. Z marszu, no ale w końcu jak się zastanowiłam, to no, musiałam dokonać jakby analizy tych wszystkich lat, które spędziłam w przedszkolu i dopiero to pomogło mi ułożyć krok po kroku, co ja po kolei robiłam, jak to robiłam, jaki proces zachodził tego, że w placówce zadziało się jak się zadziało i patrząc też z doświadczenia teraz na to, co jakie słyszę obawy od ludzi jeżdżąc ze szkoleniami i to mi pozwoliło, czego się boją, tak? To mi pozwoliło gdzieś tam ułożyć treść tej checklisty. My tutaj żeśmy długo rozmawiali, dyskutowali, czy to kurs, czy to szkolenie, czy to coś, bo to tak naprawdę to są takie moje refleksje, moje doświadczenia i ja dlatego na tym tak zwanym, no nazwijmy to już dobrze, zostanę, zgodzę się, kursem, to posługuję, jakby mówię w pierwszej osobie, tak? Nie mówię tego, jakby opowiadam, to jest forma opowieści. To jest forma, jak ktoś zna taką metodę aktywizującą, to jest takie moje storyline, gdzie... A ty pięknie opowiadasz. Gdzie podzieliłam tą opowieść na części autentycznie, gdzie jakby w tych częściach, w tych tak zwanych lekcjach, tematach zadaję pytania, jak sobie radzić z nadzorem wdrażając plan daltoński, jak sobie radzić z podstawą, realizacją podstawy programowej, czy z rodzicami, gdzie też bardzo uszczegółowiłam. Myślę, że tam jest dosyć dużo takich moich doświadczeń, z których możecie skorzystać, nie musicie, bo każda placówka ma inną specyfikę, ale właśnie miejcie otwarte umysły na to, że jeżeli usłyszycie, jeżeli będziecie chcieli się zapoznać z tym kursem i usłyszycie moją opowieść, to nie patrzcie na to tak, że u mnie to nie wyjdzie, tylko jak ja u siebie mogę to zmienić, żeby to wyszło. Ja mam pytanie, czy ty miałaś wszystkich rodziców takich, którzy byli w ciebie wpatrzeni, czy też miałaś rodziców, których musiałaś przekonywać? Wiesz o co pytam, prawda? Bo ktoś powie, no tak, ale Czeglikowa to miała takich rodziców, że koniec. Ale to zależy wszystko od naszego nastawienia, no prawda? Tak, ale to nie chodzi o to, że miała... Tak, w momencie wchodzenia w Daltona mogę powiedzieć, że miałam takich rodziców, że klękajcie narody. Tylko, że ja pracowałam z nimi wcześniej. Ja ich przygotowywałam, oni byli też przygotowani do zmian, a jak? Oni nam ufali. Oni nam ufali, bo my budowaliśmy to zaufanie dużo wcześniej, czyli oni wiedzieli, że dla nas właśnie nie konkursy, w mojej placówce nie było w ogóle konkursów,
Tylko przeglądy te z teatrzykami jeździłyśmy, bo teatr jest dla mnie fenomenalną formą dla rozwoju dziecka. Strata czasu była, żeby rysować i wysyłać w kopertę pracę, czy chodzić, czy cokolwiek. Ja uważam, że w przedszkolu jest wiele innych rzeczy do robienia. My pracowałyśmy tylko z dziećmi tu i teraz w przedszkolu poprzez zabawę. Więc oni, rodzice, to z czasem bardzo zaczęli doceniać, bo my strasznie demonizujemy rodziców. Tak. A oni naprawdę widzą to dobro dla dzieci, które my dajemy. I wcale nie dopominali się o to, że o konkursy właśnie. Absolutnie nie. Oni cieszyli się tym, że te dzieci działają, że są szczęśliwe, że mają, że oni słyszą w domu, widzą efekty tego, bo to jest potem zauważalne, jak te dzieci się rozwijają. Ale to nie tylko jest praca z dziećmi, jeśli chodzi o rodziców. To jest też praca nauczyciela, to jest też praca dyrektora z rodzicami, bo oni nie wszyscy dadzą radę tylko to zaobserwować. Trzeba z nimi rozmawiać, trzeba prowadzić dialog. Ale ty czujesz, jak ty ze mną rozmawiasz, to ja już ci mogę oddać moje dziecko, tak? Bo ty wiesz, co mówisz i jesteś przekonana do tego. Ja zawsze mówię, jeżeli my rozmawiając z rodzicami, tak, do końca sami jesteśmy przekonani do, tak, tego, co, tak, robimy, to rodzice wyczują ten taki nie... no, ten lęk, twój lęk. Jest. Jeśli ja bym stanęła na zebraniu i powiedziała, proszę Państwa, dzień dobry, nazywam się Agnieszka Czeglik, witam w moim przedszkolu. Za chwilę przeczytam statut i regulamin przedszkola. Oprócz tego pracujemy nurtem daltońskim. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam w najlepszym na świecie daltońskim przedszkolu, jakim jest przedszkole numer. Za chwilę Państwo przekonacie się, co może Państwa dziecko uzyskać, przebywając w naszym przedszkolu, a Państwa obecność jest mi do tego niezmiernie potrzebna. I tak przekonałaś dalej, mnie. I tak dalej. Jestem Twoja. I tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę ja nieraz, znaczy nieraz, chyba zawsze narażam się, mówiąc, jeśli, jak słyszę, że ktoś narzeka na rodziców, to ja pytam się, a spójrz troszkę na siebie, na swoją mowę ciała, na to, jak rozmawiasz, na to, jak reagujesz na jakieś pytania rodziców, na pretensje. To jest wszystko bardzo, bardzo ważne. Ja wiem, że nieraz mogą nas wyprowadzić z równowagi. Mogą. To tak jak dzieci. Ale to sobie pięścią uderzmy, nie wiem, w poduszkę, jak wyjdą, tak? Ale wiesz co, ja zawsze, znaczy ja tak uważam, to jest moje zdanie, że rodzice wtedy są tacy, kiedy czują się sami niepewni, kiedy sami sobie nie radzą, wszystkiego. Nie wiedzą wszystkiego, więc no, zachowują się troszkę jak piranie, ale jeżeli się im pokaże, że się kocha dziecko i że, tak, się robi wszystko, żeby było mu dobrze i otwiera się do rodzica, ale o co chodzi, czym mogę panu pomóc, co wytłumaczyć, to wiesz, to gaśnie, to tak spada ta temperatura takim... Ja, kończąc już ten wątek, bo odeszliśmy od, a ja tutaj chciałam, no właśnie, Ania mówi, dam ci trochę do możliwości, zaprezentujesz, tak? Już. Teraz oddaję głos. Ale kończąc, bo to jest bardzo ważne i niech to wybrzmi, jeśli chodzi o tych rodziców, że to, co Ania powiedziała, że oni muszą poczuć, że nam zależy na tych dzieciach i my je kochamy. Tak, ja to powtarzałam, ja to mówiłam wprost, ale to byłoby za mało. To trzeba było jeszcze w trakcie pokazać i ja jakby moją informacją zwrotną, że rodzice to rozumieją i wiedzą, było chociażby każde zapukanie do drzwi mojego gabinetu, kiedy rodzic wszedł i mówił, ciociu dyrektor, dzień dobry, bo ciocia mówiła, że jakby coś się zadziało, to możemy przyjść i pogadać. I ja bym chciał pogadać. Proszę bardzo, to już ekstra. Dla mnie było, aha, fajnie. Jest, zaufali, wierzą i przychodzili nieraz z osobistymi rzeczami. Super. I to jest ta wartość i dodana tej współpracy z rodzicami. Ale wracając do kursu, ja bo już nie mogę nic ma mówić. Coraz no właśnie, nie, nie, tam jeszcze będziemy się na pewno tutaj poddawali twoim emocjom, ale bardzo dobrze, bo plan daltoński to jest budowanie też na emocjach i to trzeba dostrzegać. To teraz wiesz, dlaczego nie spałyśmy w Holandii prawie, całą noc gadałyśmy.
Ale ponieważ to jest też taki dobry moment, żeby jakby uchylić trochę rąbkę tajemnicy i pokazać też, co tam w tym kursie jest, to ten kurs się dzieli na takie cztery główne tematy, czyli temat pierwszy, prawo oświatowe, to bardzo brzmi tak poważnie, okropnie, bo to jest poważna sprawa, ale żeby z tą poważną sprawą sobie poradzić w takim działaniu jak właśnie implementacja planu daltońskiego, to jest podzielone na takie trzy lekcje, czyli autonomia dyrektora i rady pedagogicznej, realizacja planu daltońskiego w odniesieniu do podstawy programowej i nadzór pedagogiczny, komunikacja właśnie z osobami, które przychodzą. To jest to, co musi się zadziać, tak? To trzeba wziąć pod uwagę i do tego też się trzeba przygotować, tak jak do spotkania z rodzicami. Tak, ja dlatego zaczęłam od tego tematu, ponieważ bardzo często słyszę na szkoleniach właśnie taki opór, że no ale kuratorium, no ale my musimy, ale rodzice wymagają, żebyśmy my dzieci uczyli i tak dalej, i tak dalej. Więc ja postanowiłam, że ten kurs tej checklisty rozpocznę od takiej nawet analizy prawa oświatowego pod kątem tej występowania autonomii w tej prawie oświatowym. Ponieważ chciałam przez te jakby podpunkty typu autonomia dyrektora, realizacja podstawy programowej, nadzór pedagogiczny, a komunikacja z kuratorium oświaty, chciałam pokazać, jak wiele, wskazać miejsca, gdzie ta autonomia jest, wskazać miejsca, gdzie w przepisach musimy bardzo mocno patrzeć właśnie na możliwości i potrzeby dziecka, czyli szanować jego możliwości, a co prowadzi do bardzo blisko do nurtu planu daltońskiego, tak, że podążamy za dzieckiem. I dlatego tak bardzo mocno jakby skupiłam się na analizie podstawy programowej. Myślę, że to się w ogóle przyda, nie tylko tym, którzy chcą wdrożyć plan daltoński, ale w ogóle tym, którzy chcą pracować bardziej autonomicznie, żeby się nie spinali nad tą podstawą, bo tam macie wiele wolności. Żeby się nie spinali tak bardzo, że kuratorium może się gdzieś tam podważyć wasze działania daltońskie, bo nie wyjdzie wam, nie wiem, ewaluacja czy monitoring, bo tu będzie wolność Tomku w swoim domku. Nie, nie, absolutnie nie. Ja uważam wręcz, patrząc nawet na bazie swojego kuratorium, że kuratorium jest dumne, że ma taką placówkę i z chęcią nawet pani kurator, kiedy mnie odwiedziła, z chęcią słuchała o filozofii nurtu planu daltońskiego. Zaprzyjaźniona pani kurator z województwa lubuskiego nawet zaprosiła mnie, a ja wzięłam swoje nauczycielki rok temu, były nauczycielki, bo już nie jestem przecież w szkole, na konferencję, którą pani kurator urządziła w Gorzowie. Czyli jest zainteresowanie. Na tej konferencji mówiłam nic innego, jak właśnie to, co tutaj chociażby w tej pierwszej części, o tej wolności, o tej autonomii i o realizacji podstawy programowej, ale prawidłowo. No prawidłowo, tak. Czyli z poszanowaniem dziecka. Tutaj też mogę zachęcić, że w tym takim pod temacie tego prawa oświatowego, kiedy troszkę tam wspominam o nadzorze pedagogicznym, żeby się go nie bać, o kuratorium, to również jest dosyć duży materiał na temat innowacji pedagogicznej, który może się przydać, ponieważ w tym kursie też mamy różne linki i odnośniki. Zwróćcie na to uwagę, że oprócz tego, co ja będę mówić, oprócz tego, co jest tam napisane też w danej części, to jeszcze są linki, które pięknie mój pan producent umieścił, które jakby państwa odnoszą do różnych przykładów i chociażby w tej pierwszym temacie dosyć szeroko rozpisałam przykład innowacji pedagogicznej, bo jak ktoś nie wie, jak się zabrać do tego wdrożenia planu daltońskiego, to sugeruję między innymi, że może napisać tą innowację i tam oprócz rozpisania punktów takich głównych, to również znajdziecie państwo dokumenty i załączniki w PDF-ie, które można sobie pobrać, uzupełnić tylko kartę zgłoszenia innowacji i tak dalej, i tak dalej. To już są szczegóły, które państwo doczytacie, tak? To byłby pierwszy temat, tak w skrócie. Tutaj,
Ja właśnie pokazuję tutaj te materiały, Aha, które to ja będą tego nie widzę. dostępne. Okej, tak patrzę, to A taki tutaj skupiony jesteś. pliki do pobrania, właśnie, czyli tu na przykład Odkrywa Robert karty procedura twojego. realizacji innowacji, ale przy każdym temacie jest prowadzenie, czyli jest trochę takiej no, teorii do poczytania, w sensie oczywiście to jest Teorii wszystko do poczytania, praktyka. ale nawet trochę więcej, nawet jest napisane to, czego na przykład nie powiedziałam, tak? Także to I nie można jest, że sobie samo. wydrukować to. Tak, Można jeśli sobie chodzi o to, co jest w wydrukować na załącznikach, pewno. PDF-ach, jak najbardziej można to I wydrukować. sobie zrobić taki skrypcik. Checklista, skrypcik checklisty. I swoje też notatki nanosić na to z drugiej strony. Na przykład. Natomiast mamy potem, jakby, jeżeli się przekonamy, że to prawo oświatowe daje nam wiele wolności, aby wdrożyć plan daltoński, wiele takiej radości też, naprawdę, jakby uwalnia nas. Ja nieraz mówię do nauczycieli, jak chcecie się usprawiedliwić, dlaczego zmieniłyście styl pracy, no to zaczniecie pracować planem daltońskim. Będziecie usprawiedliwieni, usprawiedliwione, że jest wolność i ta Czym to autonomia. ma być, pytanie. Natomiast drugi temat, to, jaki poruszyłam, to była organizacja wewnątrz placówki. No on jest bardzo kluczowy. Ponieważ przede wszystkim bardzo dużo ludzi pyta się, jak jest droga ta impreza, czyli wdrożenie planu daltońskiego. Więc tam pokrótce tłumaczę, skąd czerpać środki finansowe, które wcale nie są olbrzymie. To nie jest jakaś inwestycja, która nas powala i uniemożliwia wdrażanie planu daltońskiego. Absolutnie nie. A jeszcze teraz, w dobie projektów unijnych, a sama uczestniczę też w takich projektach, gdzie przedszkola wchodzą i są finansowane takie różne wdrażania takich innowacji, to naprawdę jest duża łatwość. Natomiast w tej organizacji wewnątrz przedszkola postanowiłam również poruszyć przygotowanie rady pedagogicznej do tych zmian i tam kilka słów o zmianie. Bardziej w tym tekście opisowym, natomiast ja w nagraniu opowiadam, w jaki sposób ja przygotowałam swoją radę i na co możemy napotkać, na jakie trudności. I zwracam uwagę też na to, że takie rzeczy powinno się robić bardzo powoli, małymi kroczkami, ponieważ nic, co jest robione siłą, no. Nie jest efektywne, a wręcz ludzi wycofuje. Również w tym temacie poruszam bardzo ważny dla mnie temat, czyli przygotowanie do wdrażania planu daltońskiego kadry obsługi i administracji. My często jakby pomijamy tą grupę ludzi przy takich różnych innowacjach w przedszkolu. Natomiast dla mnie oni byli oprócz rodziców też kluczowi. I tutaj opowiadam Państwu, w jaki sposób ja przygotowywałam również tą kadrę obsługi, ponieważ bez znajomości, chociaż cząstkowej, nurtu planu daltońskiego, ruszenie z miejsca z planem daltońskim. Nie mówię, że jest niemożliwe, ale jest znacznie trudniejsze. Wspominam też o koordynatorze planu daltońskiego, bo ten dyrektor, jeśli dyrektor będzie tym takim pomysłodawcą, to warto, żeby miał koordynatora, a on będzie takim łącznikiem z gronem pedagogicznym. To jakby jest w pigułce to, co zawiera temat drugi. Natomiast też, no nie, to bym skłamała. On zawiera jeszcze wprowadzenie. Trzeci temat jest również, mówi o współpracy z rodzicami. Tu już zaczęliśmy mówić z Anią, jak ona jest bardzo ważna, ale dla mnie ja ten temat współpracy z rodzicami podzieliłam na dwa podtematy, ponieważ to też jest różnica. Podzieliłam na temat wdrażania planu z rodzicami, których już mamy w przedszkolu, no bo kiedyś tam zaczynamy go wdrażać i tych rodziców już mamy.
i podzieliłam na temat, który mówi, jak wdrożyć, jak zainicjować tematykę planu daltońskiego z rodzicami, którzy biorą udział w rekrutacji dopiero, którzy do nas wchodzą, a oni są najlepsi do tego, aby im ten plan wdrożyć. Więc jakby te tematy, tam wykonałam troszkę różne działania, bo to na innym etapie już z rodzicami się, mimo że było łatwiej, ponieważ tak jak powiedziałam już Ani, ja tych rodziców troszkę miałam już przygotowanych do takiej innowacyjnej pracy z dziećmi, ponieważ nasze przedszkole, ja sobie tak wymyśliłam, że będzie pracowało w oparciu typowo o rozwój społeczno-emocjonalny. I przed Daltonem u nas na piedestale stała komunikacja, język emocji, kanapy negocjacji, po prostu cuda. I autentyczna wolność pracy z dzieckiem, ponieważ u nas przecież nie było planów miesięcznych, no o tym mówię bardzo mocno w pierwszej części, bo tego sobie nie wyobrażam, żeby podążać za dzieckiem, a jednocześnie stworzyć plan miesięczny, który się kończy 30 każdego miesiąca. Więc bardzo zachęcam, może coś zaczerpniecie z tej współpracy z rodzicami, bo tych rodziców dosyć mocno się Państwo obawiacie, a można ich zaczarować. No i kończę Agnieszko, to... pytanie. Agnieszko, zaraz ty będziesz kontynuowała, ale dwie sprawy, bo tutaj było też pytanie, gdzie można te materiały zdobyć. One są dostępne na stronie wiedza.plandaltoński.pl i dzisiaj i jutro dla tych z Was, którzy no, się tym interesują, a skoro jesteście tutaj z nami, to tak jest, do końca weekendu ustaliliśmy taką specjalną cenę. To jest prawie połowa tego, co no, wyceniliśmy jako ten kurs, jako całościowo, bo według nas wartość, która tam jest, materiały przygotowane i tak naprawdę poprowadzenie za rękę kogoś, kto zastanawia się, jak zrobić to, ale też wykorzystanie tych materiałów do tego, co już robi. No i robi, twoje doświadczenie ogromne. To cena taka standardowa to jest 99 zł, ale dzisiaj i jutro będzie można ten kurs zakupić za 59 zł brutto. I oczywiście podając dane, faktura jest od razu wysyłana, dostęp do kursu wysyłany na maila i tam też zachęcam skorzystanie też z instrukcji, które jest na tej stronie wiedzaplandaltoński.pl na dole, gdzie jest tam najczęściej zadawane pytania, czyli zakładka FAQ z takich dużych liter FAQ i również instrukcja, to jest taki film krótki, który nagrałem, w jaki sposób się poruszać po platformie. Jest pytanie, też jest jeszcze pytanie, czyli gdzie to można jest do zdobycia, na wiedzaplandaltoński.pl. I na dole tu jest jeszcze cena, czy jest tylko możliwość płatności z góry, tak. Jest to wszystko zautomatyzowane, ale można też podawać dane do faktury na placówkę, także nie ma tutaj problemu. I jest pytanie też Pani Agnieszko, jak wiele czasu zajęło Pani od zasiania ziarna do rozpoczęcia zbierania plonów w gronie nauczycieli? Jak długo szczepiła plan w gronie, nim powiedzieli OK, spróbujemy? O, to jest trochę trudne dla mnie pytanie, dlatego że ja tak naprawdę zaszczepiałam zmianę u nauczycieli w momencie, kiedy zostałam ich dyrektorem. Więc to tam zrobiłam rewolucję, tam pakiety po prostu książek poszły w zapomnienie, tam plany miesięczne poszły w zapomnienie. A opór zmiany... był co do książek, opór był, powiedz. Szczerze? Nie, ale to właśnie to jest chyba to, o czym mówiliśmy z rodzicami. To jest ta pasja, to jest ta chęć, ale to jest też dawanie pomocy i wsparcie nauczycieli przez dyrektora, tak? Bo ja chyba teraz nie wiem, może mnie słuchają, no to niech się odezwą, że kłamie, ale jakby mówili to wprost, że mają poczucie bezpieczeństwa przy mnie, tak? Że oni się czują bezpiecznie, bo ja ich obronię przed kuratorium, przed różnymi absurdami. Jak mieliśmy ścieżkę załatwiania spraw z rodzicami, no to wiadomo, że najpierw rodzic szedł do nauczycieli, tam rozmawiał w grupie, ale jeśli było ciężko, to wiedziały, że mogą przyjść do mnie i ja tego rodzica już wezmę jakby na siebie i będę rozmawiała i będę wspierała. Poczucie bezpieczeństwa
nie tylko jest ważne u dzieci w przedszkolu. Poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim najpierw jest ważne u pracowników. Jeśli oni poczują się bezpiecznie, to oni to bezpieczeństwo przekażą dzieciom i będą mogli z nimi działać. Ale ja odpowiadając muszę bardziej powiedzieć, Agnieszka, pewnie... że chylę czoła przed wszystkimi dyrektorami placówek, które obecnie swoją funkcję wykonują, bo to jest szalenie trudna funkcja. A jeszcze w sytuacji, kiedy dookoła jest bardzo niebezpiecznie, tworzy się taką aurę histerii, to tak naprawdę najmocniejszą osobą musi być dyrektor. On tak naprawdę ja nie pokazuje. Ja naprawdę przy okazji bardzo chcę przekazać, że bardzo podziwiam koleżanki za to, w jakim momencie się znalazły, jak najbardziej. Ja nawet chciałam to w Zakopanem powiedzieć, że sytuacja jest naprawdę trudna. Przedszkola znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, emocjonalnej też, tak? Przede wszystkim emocjonalnej, więc tym samym jeszcze lepiej jest spuścić trochę na luz, jeśli chodzi o te działania z dziećmi, tak? Nie spinać się, tak? Nie robić wszystko od kreski do kreski w starych schematach, tylko rzeczywiście bawić się z tymi dziećmi, jednocześnie mimochodem edukując je, bo tak to się dzieje. Ja wrócę tylko do pytania pani, bo może być nieusatysfakcjonowana odpowiedzią, bo tak naprawdę do końca nie odpowiedziałam. To jeszcze raz powtórzę, że ten proces następował zmian już od początku, bo to nie tylko plan daltoński. Plan daltoński pojawił się w połowie jakby mojej bytności dyrektorem, a byłam nim 15 lat i mimo, że pojawił się w połowie, to tak jak powiedziałam, te niepokoje w gronie pół na pół trochę się pojawiły, mimo że miałyśmy do siebie zaufanie, mimo że się świetnie znałyśmy i prywatnie i wspierałyśmy, to jednak ta zmiana budziła lekkie obawy. Ale jak szybko poszło? Myślę, że poszło dosyć szybko, bo zajęło to gdzieś tam może pół roku i już jednak podpisałyśmy uchwałę i zwróciłyśmy się o proces certyfikacji placówki. Dlaczego tak szybko poszło? Nie tylko dlatego, że to zaufanie było zbudowane dużo kilka lat wcześniej, ale chyba dlatego, że ja nie naciskałam. Dlatego, że jak zobaczyłam te obawy, to zrobiłam krok do tyłu i powiedziałam Radzie Pedagogicznej, okej, to spróbujmy tak na sucho, bez uchwały, bez podejścia do certyfikacji, zróbmy to tak na sucho i jak wam się spodoba, jak to poczujecie, jak zobaczycie efekty u dzieci, to wtedy pójdziemy krok dalej. I wtedy myślę, że one poczuły taki spokój. Nikt nie naciska, to jest właśnie to, co jest w daltonie. Jak my dajemy autonomia. Dzieciom tą autonomię, jak my im dajemy zadania na tablicy i nie mówimy, że ty masz zrobić dzisiaj o 10, bo jak nie, to nie wyjdziesz na plac zabaw, tylko dajemy im na to cały tydzień chociażby, no to oni czują się spokojnie. Dobra, to sobie zdążę i zrobię, kiedy chcę. Więc tutaj dziewczyny też, no dobra, to sobie popróbuję i zrobię, kiedy chcę. Natomiast my z koordynatorką, bo wyznaczyłam sobie koordynatorkę z grona, która poczuła bardzo mocno, ja to mówię, miętę, więc była takim moim wspornikiem. My żeśmy powoli zaczęły się w to jeszcze bardziej wchodzić i zaczęłyśmy przemycać różne pomysły, różne narzędzia do grona. One zaczęły próbować i bardzo szybko zobaczyły efekty u dzieci. I to było przełomem. To było przełomem. Efekty do dzieci, kiedy dziecko podchodzi chociażby do nauczycielki i mówi: ciociu, ale pamiętaj, to była praca zespołowa. Więc jeżeli dziecko wypowiada takie słowa, to jest efekt. Poruszyłaś też jeszcze jedną sytuację, bo tak między słowami troszeczkę mówiłaś. Cały czas mówiłaś o opiece nad kadrą. Mówiłaś o tym, że dziewczyny muszą się, tak mówię zawsze dziewczyny, nauczyciele muszą poczuć się bezpieczni, a wiesz, jak im zabierasz podręczniki, zabierasz im przewodniki, no to zabierasz im poczucie bezpieczeństwa, bo
nieraz rozmawialiśmy sobie na ten temat, że uczelnie nie przygotowują do zawodu zupełnie. To jest takie wrzucenie kogoś do basenu i mówi pływaj. Powiedziałem ci teoretycznie, na czym polega pływanie, a teraz sobie radź z tej teorii. I powiedz mi, co powinien wiedzieć dyrektor, jeżeli chce zabrać te podręczniki, a jeszcze chce dać im Daltona, a jeszcze chodzić i mówić, no to ucz się, tamtego ucz się. No, co byś tu poradziła takim osobom, który no, ma taką kadrę no, i tak się cieszy, że ją ma, bo obecnie jest masakra a propos w ogóle obstawy wokatów. Tak. Powiedz mi, co zrobić, żeby nie przestraszyć tą swoją wizją Daltona na przykład, bez podręczników, bo to jest... Dla mnie to jest jedno z drugim, jeżeli mamy mówić o podążaniu za dzieckiem, to musimy powiedzieć głośno i wyraźnie. Jeżeli chcemy mówić o filozofii daltońskiej, to nie możemy ich wsadzić w podręczniki po prostu w przedszkolu. Nie wchodzi w grę w ogóle. No to powiedz Agnieszko, co tu zrobić? No, jeżeli całe grono pedagogiczne rzeczywiście jest za podręcznikami, a tylko dyrektor nie, no to... To współczuję. Chociaż słyszę, że generalnie troszkę jest odwrotnie. Tak? Tak, generalnie troszkę jest odwrotnie. Z tego, co do mnie dochodzi, że raczej znajdują się, nie mówię, że całe grona, ale znajdują się już jednostki w gronach pedagogicznych, albo duety, albo jednostki, które chcą pracować bez... A bardziej dyrektorzy jednak narzucają, bo boją się dzieci, a reszta grona nie chce. To jest też proces. Tutaj nie ma złotej recepty, ponieważ ja bym musiała tych ludzi poznać. Ja bym musiała wiedzieć, jaki był styl zarządzania wcześniej. Ja bym musiała wejść w tą placówkę, porozmawiać, żeby móc poradzić. I nie odważę się powiedzieć tak czy tak, bo każdy może teraz powiedzieć, ale to nie takie proste, ale u nas jest tak, a u nas jest tak. Ja myślę właśnie, że to jest też obdarzanie siebie wzajemnie zaufaniem i wzmocnienie, nie naciskanie, nic, nie wprowadzanie niczego na siłę. Mi teraz przychodzi ciągle do głowy, że aż się nie mogę skupić, taki jeden mail, który dostałam od nauczycielki, która bardzo chciała, ja o tym nawet pisałam nie tak dawno, na swoim Facebooku, która bardzo chciała, aby te pakiety wycofać z przedszkola, niekoniecznie była przekonana jej pani dyrektor i ta nauczycielka napisała do mnie i spytała się, czy ja mogę wydrukować pani posty ogólnopolskie, rady pedagogiczne i przekazać pani dyrektor. Ja mówię, no można drukować i nawet na słupach wieszać, ja jestem za o tym, żeby rodzice mogli czytać w parkach na przykład o tych pakietach i innych rzeczach, w parkach, w kawiarniach, proszę bardzo. Tylko czy pani nie obrazi pani dyrektor, tak? Bo to może być takie bardzo delikatne. Nie, ja to zrobię tak delikatnie, my się znamy po swojemu. Ja mówię, no to proszę próbować. Wszystko, co próbujemy, może przynieść efekt. I potem po jakimś czasie niedalekim dostałam informację, że pani dyrektor powiesiła sobie te posty w gabinecie, że powiedziała, że jak najbardziej się z tym zgadza. Po czym poszła do rodziców na zebranie, stanęła przed rodzicami i powiedziała rodzicom, że ma tak wybitnych nauczycieli, którzy potrafią pracować bez książek i ma tak wybitne dzieci w przedszkolu, które nie muszą zakreślać 2-centymetrowych kółeczek, żeby przygotować się do szkoły i ogłasza wszem i wobec, że w tym roku szkolnym pakietów nie będzie. Po czym rodzice po takiej przemowie, oczywiście była dłuższa, przybili piątkę i podekscytowani rozmawiali z nauczycielami, w jaki sposób będą prowadziły zajęcia. Ja o takich przykładach mogłabym dużo rozmawiać, bo uczestniczę w takich spotkaniach z rodzicami i przygotowuję, nawet tutaj w Szczecinie było takie przygotowanie w przedszkolu też odważnym, który w trakcie jakby roku szkolnego chciał ogłosić rodzicom, którzy już 3 lata byli w przedszkolu, że do 6 nie dadzą pakietów opracowałyśmy zajęcie otwarte dla rodziców, ale tutaj chyba już nie mam za bardzo czasu, żeby to opowiadać, może kiedyś. Wszystko można zrobić, reasumując, wszystko można zrobić, tylko najpierw trzeba spróbować
I jakby mieć w głowie to moje takie fajne zdanie, które lubię, nie szukaj problemów, szukaj rozwiązań. Bo jak będziesz szukał problemów albo rodzice, albo to, albo tamto, to zblokujesz się na rozwiązania. A jeśli zapomnisz o tych problemach, a zaczniesz myśleć to, co mogę zrobić, żeby to się udało, to wówczas otwierają się wiele drzwi. Ja mam jeszcze na koniec trudną taką, nie wiem, czy zadać, czy nie. Ja ty dzisiaj w ogóle trudne pytania mi zadajesz. Ale wiesz co, tak siedzi to we mnie i muszę cię zadać to pytanie. Bo też jak teraz ostatnio szkolimy, to spotykamy się z takim odzewem, że teraz to się nie da, bo nie można pracować w grupach, nie można dotykać różnych rzeczy, w ogóle się nie można dotykać i rozmawiać. Ja nawet też, jak tak mówisz, że poczyniłaś post, to ja też już nie wytrzymałam z tych informacji, które do mnie docierały od rodziców. Ja i tak podziwiam, bo przedszkola były na pierwszej linii od 18 maja otwarte i tak naprawdę nikt nie dba o oświatę, już o tym mówiliśmy, nikt tam nie zastanawia się, czy my jesteśmy zabezpieczeni, czy nie zabezpieczeni, jak sobie dajemy radę, więc pomysły w różnych placówkach są różne. I co byś powiedziała jako doświadczony metodyk wychowania przedszkolnego w oparciu o sytuację pandemii i zdrowia psychicznego dzieci? Powiedz mi, Agnieszko. Bo słucha znaczy, nas sporo osób i jest, o czym jednak nie powinniśmy zapomnieć jako nauczyciele przedszkoli. Ja myślę, że jest tyle procedur, tyle obostrzeń, jeśli chodzi o dorosłych, tak? I tutaj w powiązaniu z placówkami, mierzenie temperatury, czekanie na swoją kolej na wejście do przedszkola, odbieranie dziecka w drzwiach, że na tym progu, w tych drzwiach powinno się to skończyć. W tym momencie. Natomiast potem mamy już dzieci i ja widzę, z tego co widzę nawet po zdjęciach, po filmikach, że na szczęście nauczyciele nie dali się ogłupić. Sorry za taki kolokwializm. Na szczęście. Są pewne zabawki pochowane w porządku, bo może przyjść sanepid, bo żeby nie mieć kłopotów. Ale ja widzę, że ta praca trwa mniej więcej po staremu. I jestem jak najbardziej za. Nie unikniemy tego. W czym jesteśmy, nie unikniemy, trudno. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby zakazać dzieciom dotykania. To jest niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe w przedszkolu. Znaczy są takie przedszkola, są, bo ja dostaję takie maile, wiesz. Nie wiem, jak tego panie robią, czy to jest na sznurkach, na metr przywiązane do... Nie wiem, już teraz może dramatyzuję, ale ja sobie inaczej nie wyobrażam, jak nie zrobić jakiejś zabawy, jak nie... Dlaczego mam nie połączyć w pary, czy w zespołową pracę, jeśli dalej przy stoliku siedzą razem, tak? I rozmawiają do siebie, jeśli potem siedzą, bawią się zabawkami, samochodzikami i rozmawiają ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nawet na plac zabaw wypuszczamy dzieci tylko grupami, to one i tak gdzieś tam za jakimś krzaczkiem czy drzewem są ze sobą. No ludzie, no trochę rozsądku, no to jest jakieś takie, ja nienawidzę absurdów, nienawidzę absurdów. No ja jeden list dostałam od mamy, która wiesz, ma 3-latka i okazuje się, że jak dziecko płacze, to pani zakłada dodatkowy fartuch, rękawiczki i go przytula. Więc ja nie chciałabym być w skórze tego 3-latka po prostu. No jest to trauma dla dzieci. Ja wiem, że dzieci dużo już rozumieją, tak? My z tego sobie zdajemy sprawę. My sobie zdajemy sprawę, ja zawsze też uciszałam jakby trochę emocje i obawy nauczycieli w maju, bo ten początek, ten otwarcie przedszkoli było dramatyczne emocjonalnie, ale ja też jakby próbowałam przekonać delikatnie, to było trudne, bo wszyscy byli bardzo poddenerwowani. Próbowałam delikatnie przekonać w Polsce nauczycieli, że te dzieci, tym plusem jest to, że te dzieci są już obeznane z tematem. Dla nich już i ta maseczka, i te różne inne rzeczy, i słowa, korona, czy wirus, czy bezpieczeństwo są już od marca dosyć bliskie. Natomiast nie aż tak, żeby dzieciom zafundować traumę taką w przedszkolu, że podchodzę do niego
tak jak to memy krążyły, w fartuchu Homofonie. opieczętowana. Potem ta sama nauczycielka idzie do sklepu. Idzie do Lidla, do Biedronki, do tłumu. Zaczynamy chodzić do teatru. Niby jest to drugie siedzenie, ale niekoniecznie. I w ogóle poruszamy się w życiu. Myślę, że szybciej się zarazimy właśnie w sklepie niż od tego dziecka w przedszkolu. No ja tylko jeszcze jedną wrzutkę zrobię, tak ku refleksji, bo tak nas słuchają. Tu akurat szkoła, że w szkole pani powiedziała, że nie można żadnych pomocy korzystać ani działać tam w kącikach, dlatego że można tylko w ćwiczeniach swoich i w książce, więc dzieci siedzą 45 minut, przerwa 45 minut, siedzą ciągle i wykonują pracę przy ławkach, bo koronawirus i w ten sposób to się odbije. To się odbije czkawką. Ja myślę, że z czasem my już mamy wiele sytuacji, tak, o czym pisałam w ostatnim poście i na blogu i na swoim Facebooku, jeśli chodzi o emocje, to się niestety odbije. Więc no już się odbija, bo już są takie sygnały, co robią dzieci po prostu z nadwrażliwością. Tak, tak. Nie, no, dobra, ja musiałam tą wrzutkę zrobić, bo, dziękuję, wybrnęłaś. Tak, bo tutaj 12 godzina, także moglibyśmy dyskutować o różnych rzeczach, no, i dramatach, musiałam, które się dzieją. My wczoraj też usłyszeliśmy, że ale przez 3 miesiące noworodki nie widzą własnych rodziców i to też jest dramat, o którym no, pisze się w różnych książkach psychologicznych, że nie można tego robić dziecku, bo to są nieodwracalne zmiany w psychice. A nasze szpitale nie pozwalają wrzucać. Nie są łódzki szpital. Z własnymi rodzicami. To jest w ogóle brak wiedzy podstawowej. Dobrze, to zanim zakończę, bo jeszcze muszę tutaj wyjaśnić pewne rzeczy pytaniom, a to słucham ciebie. Ja tylko chciałam dodać, bo na koniec jakby po tych trzech tematach, takich dosyć obszernych, wymyśliłam sobie epilog, a w tym epilogu jest promocja działań placówki i tutaj już nie będę się rozwodziła nad tą promocją działań placówki, dlaczego to jest też ważne, żeby promować, chodzi mi o to, że jesteśmy placówką daltońską, bo o tym mówię, ale zachęcam tym bardziej Państwa nawet do tego kursu, ponieważ tam umieściliśmy z Robertem wiele linków, w tym temacie. Wiele linków, które odnoszą się do króciutkich filmików z przedszkola, które prowadziłam, minutowych, trzyminutowych, cztero, gdzie możecie Państwo jakby na żywo też zobaczyć takie różne działania placówki, co jest też ciekawe, że to jest takie z życia wzięte, plus teledyski, więc jeszcze raz bardzo, bardzo zachęcam i pozwól mi powiedzieć, że przepraszam za, bo to najbardziej chyba przeżywałam, przepraszam za jakieś może wpadki językowe, ponieważ musicie to wiedzieć. Robert był bezwzględny, posadził mnie przed komputerem, powiedział już i wyszedł. I ja sobie siedziałam na tej kanapie, na której mnie teraz widzicie i ja nawijałam sama do siebie. Spróbujcie kiedyś przez 2 godziny gadać do komputera. Strasznie. Zobaczycie, co to za trauma. Więc bardzo przepraszam za może jakieś... Znaczy, ja słuchałam. Było normalnie, naturalnie. Słuchaj, ja cię rozumiem, bo w konferencjach biorę udział i tak widzę tą ścianę i nic więcej i to jest chyba najgorsze. Po godzinie było trudno już zebrać trochę logiczne zdania, ale mam nadzieję, że co nie powiedziałam, to dopisałam. Tak, no tam było oczywiście kilka podejść, bo robiliśmy to nie jednym ciągiem, żeby po prostu też nie zwariować, nie przemęczyć się. Tylko. No ale to wiesz, no ja. Dajesz mi tylko 2 podejścia, już się nie wybielaj. Ludzie. Ale ty jesteś straszny. Ja nie wiedziałam, że taki jesteś potworem takim. No dobrze. Ale chciałaś powiedzieć, a propos miłych rzeczy, dziewczyny tutaj mówią, że w przedszkolach normalnie, że starają się, że za furtką, tak, jak już fajne są dzieci. Jesteście, dajecie radę. Ekstra, tak, naprawdę jesteście chłopaki. Cudowne. Super. No to tak dla tych, którzy nigdy nie tworzyli kursu online, to powiem, że to co sam wykład, czyli sama wartość, to co się słyszy, co się ogląda, to jest gdzieś 20% pracy, którą wszyscy wykonujemy, żeby to wyprodukować. Tak.
I już nie mówię jakby też o kosztach stałych, które są związane z utrzymywaniem pewnych tam serwerów i tak dalej. Ale tutaj też były pytania dotyczące przelewu, faktur. Proszę Państwa, my pracujemy generalnie i robimy różne rzeczy. Nie zatrudniamy księgowej. Godzina pracy księgowej to jest 50 zł, to jest mniej więcej wystawienie 3 faktur, 4, potem sprawdzenie płatności i tak dalej. I to schodzi. Ten kurs nie kosztowałby teraz dla Was 59 zł przez ten weekend, tak więc my przez ten weekend nie pracujemy w tym sensie, że nie będziemy tego jakby obrabiali, bo to jest automat. Czyli mamy przygotowane materiały, Państwo kupujecie, płacicie kartą albo korzystacie z przelewu bankowego albo z Blika. Kurs automatycznie z logowaniem trafia na Was adres mailowy, sprawdźcie w spamie. Jeśli nie wiecie, jak sobie z tym poradzić, na stronie na dole jest zakładka ten Frequently Asking Questions, czyli FAQ, taki popularny. Tam są wszystkie odpowiedzi na wątpliwości, które mogą się Wam pojawić i tam po prostu możecie tą pomoc znaleźć. Słuchajcie, plan daltoński to jest samodzielność. To jest to, czego oczekujemy od dzieci. Uczymy dzieci. Wykażmy samodzielność, nie zadawajmy pytań o coś, co jest na stronie. Poświęćmy trochę czasu, żeby znaleźć tę odpowiedź, bo to też dla nas będzie satysfakcjonujące, że po prostu no, mamy takich studentów. Tak? Także przez ten weekend jest ta cena 59 zł, czyli faktura jest wystawiona też automatycznie na dane, które podajecie tam w trakcie zakupu. I kto ma ochotę skorzystać z tej ceny, to zapraszamy serdecznie. Od poniedziałku ta cena będzie wyższa. No i wtedy ewentualnie, jeśli ktoś musi mieć najpierw przelew, no bo też się czasem tak zdarza, że różnie to bywa, czyli nie może zapłacić najpierw sam, a potem odebrać sobie pieniędzy, no to będziemy w tygodniu próbowali jakoś to już ogarniać. Natomiast przez ten weekend jest promocja 59 zł. Zapraszamy serdecznie. Na strona wiedzaplandaltoński.pl. Tam i są naprawdę warto. Tu jest garść naprawdę wiedzy. Garść, tam są jest 10 garści, bo to jest 10 lekcji z materiałami dodatkowymi. Checklista, ale w ogóle tak. Świetny tytuł, żeście wymyślili. Ja jestem z Was dumna. Checklista, rewelacja. Ja przy okazji dziękuję Robertowi za cierpliwość, bo rzeczywiście akurat w tym momencie trafił nagrywania kursu, że trzeba było mieć do mnie anielską cierpliwość. Ale uczyliśmy się, tak jak powiedział, bardzo dobrze to powiedział, uczyliśmy się siebie może nie tak od początku, bo trochę się znamy, ale dzięki, pierwszy raz robiliśmy coś wspólnie takiego konkretnego, tak? Że tak, tak. Produkt do ja wytworzenia. Chciałam powiedzieć, że Robert ma już wyćwiczoną anielską cierpliwość do nauczycieli. Domyślam się. No dobrze, słuchajcie, bo mamy sobotę, piękne słoneczko, mam nadzieję, że u Was również, że Agnieszki jest, trzeba się wziąć za robotę. W ogrodzie pracę tam też jakieś trzeba, no tak. jest weekend, trzeba korzystać. Trzeba do roboty iść. Dom czeka na sprzątanie i tym podobne rzeczy, zwierzęta na spacery, rodzina na kontakt, także tak. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiaj. I pozdrawiamy serdecznie i cieszymy się, że znaleźliście czas, żeby z nami pogadać trochę. Nie dajcie się wirusowi, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje dzieci, swoich najbliższych, unikajcie kontaktów w dużych zgromadzeniach ludzkich. No musimy przetrwać te parę miesięcy jeszcze, to potrwa, naprawdę to potrwa i te emocje nasze są ważne, żebyśmy po prostu nie dali sobie, nie zwariowali, tak, mówiąc oględnie, bo to jest dla niektórych z nas naprawdę i dbajmy też nie tylko ciężkie, o siebie, ale i o przeżycie. Dzieci, bo one też to bardzo przeżywają. Dziękujemy Agnieszko, do w takim razie okien. Idę do okien. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Będzie transparentne, jak my je sobie